Racjonalizm otwarł drzwi szatanowi. Napisane 2 sierpnia 1943 roku. Mówi Jezus. Czuję się bezpieczna. Kto ma mnie, posiada wszystko. Zgodnie z moją obietnicą nie ma już głodu i nie ma pragnienia, gdyż wierzy we mnie. Nie mówię o głodzie i o pragnieniu biednego ciała. Mówię o głodzie i o pragnieniu waszego serca, waszej duszy, waszego ducha. Sama myśl, że jestem blisko ciebie, pociesza, podtrzymuje cię i całą ciebie karmi. Nie, mnie nie męczy pozostawanie przy tobie. Jezus nie męczy się nigdy, stojąc przy swoich biednych dzieciach, które bez niego są tak nieszczęśliwe. Spójrz, czy ja się kiedykolwiek męczę, pozostając w kościołach, czekając na was, zamkniętym w odrobinie chleba, aby przyjąć kształt dostrzegalny dla waszej materialnej ociężałości. Dusze, które dał mi mój ojciec, są dla mnie jak najsłodszy skarb. Czy możesz wątpić, że traktuję z szacunkiem pełnym miłości to, co dał mi mój ojciec? Zstąpiłem z nieba, gdzie byłem szczęśliwy w najwyższej boskości mojej istoty, aby wypełnić życzenie Ojca uratowania rodzaju ludzkiego, który On stworzył. Ja, nieskończoność ograniczona do niewielkiego ciała, ja, potężny, uniżony, w szacie nieznanego człowieka, ja, władca wszechświata, ubogi w jakiejś wiosce, ja, nieskazitelny, najczystszy, oskarżony wobec ludzkiej władzy o wszystkie winy moralne i duchowe jak buntownik, burzyciel ludu, jak gwałciciel Bożego prawa, jak bluźniący Bogu, wszystko zniosłem, wszystko wykonałem, aby urzeczywistnić pragnienie Ojca. Nie, nie męczę się przebywaniem z Tobą. Czekam na Ciebie. Kiedy nastanie Twoja godzina, wtedy razem ze mną będziesz się wspinać ku życiu wiecznemu, ponieważ jest ono zachowane dla tego, kto wierzy we mnie. Powiedziałem Ci już, że kto wierzy, kto naprawdę wierzy, ten się ocali. Wiara bowiem niesie ze sobą inne cnoty i z niej płynie praktykowanie cnót i prawa. Powiedz Ojcu, Miglior Ini, który prosi o znak, aby przekonać współbraci do pewnych prawd w taki sposób, by nie mogli zaprzeczyć, że mu udzielam tej samej odpowiedzi, którą dałem bogatemu żarłokowi, z przypowieści, skoro nie posłuchali Mojżesza i proroków, to nie będą słuchać, nawet jeśli ktoś umarły powstanie z martwych. Jeśli nie słuchają głosu natchnionego przeze mnie sumienia, które wykrzykuje swoje niepodważalne i prawdomówne ostrzeżenia, jeśli duszą niewiarą nawet te resztę wrażliwości, która w nich pozostaje, to jak chcesz, żeby odczuli coś innego? Jeśli się nie pochylają wobec rzeczywistości, która ich dotyka, jeśli sobie nic nie przypominają, nie rozumieją, nic nie dopuszczają, to jak chcesz, żeby uwierzyli w jakiś znak? Zaprzeczają i mnie, nawet kiedy mówią, że mi nie zaprzeczają. Są uczonymi i zadusili piękną i świętą prostotę, czystą zdolność wiary, pod kamieniami i cegłami swej wiedzy, zbyt przepojonej ziemią, aby móc zrozumieć to, co nie jest z tej ziemi. Ach, Mario, jakże cierpi Twój Jezus. Widzę, jak umiera to, co zasiałem za cenę mojej śmierci. Ale nawet gdybym się ukazał, nie uwierzyliby mi. Wprawiliby w ruch wszystkie narzędzia wiedzy, aby zważyć, wyliczyć, przeanalizować cud mojego ukazania się. Wykorzystaliby wszystkie argumenty swego wykształcenia, aby przeszkodzić prorokom i świętym, przytaczając, na opak i w sposób, jaki im najbardziej odpowiada, rację, dla których ja, król i pan wszechświata, nie mogę się ukazywać. Dziś także, jak przed niemal 20 wiekami, szliby ze mną i uwierzyliby mi tylko ludzie prostego ducha i dzieci. Prości, gdyż mają serce wolne od racjonalizmu, nieufności i pychy umysłu, jak dzieci. Nie. Nie znalazłbym w moim kościele nikogo zdolnego uwierzyć. Albo raczej znalazłbym w wielkim wojsku moich sług tylko kilka dusz, które umiałyby zachować wyższe dziewictwo duchowe. O, święte dziewictwo ducha!
Jakżeś cenne, drogie, miłe dla mojego serca, które Ciebie błogosławi i kocha. O, święte dziewictwo ducha! W duszach, które Cię posiadają, zachowujesz jaśniejącą biel chrztu. Utrwalasz żar bierzmowania w duszach, które Ciebie zachowują. Podtrzymujesz pokarm komunii w duszach, które się Tobie oddają. Jesteś małżeństwem duszy z jej Jezusem, Panem i przyjacielem, jesteś kapłaństwem, poświęcającym prawdzie, olejem oczyszczającym w ostatniej godzinie, aby usposobić do wejścia do siedziby przygotowanej dla was przeze mnie. Święte dziewictwo ducha, któreś jest światłem, aby widzieć, dźwiękiem, aby słyszeć, jakże niewielu potrafi ciebie zachować. Spójrz, moja duszo. Niewiele rzeczy potępiam tak surowo jak racjonalizm, który zadaje gwałt, bezcześci i zabija wiarę. Mówię, wiarę, z dużej litery, aby powiedzieć o wierze prawdziwej, absolutnej, królewskiej. Potępiam racjonalizm jako najemnego mordercę. To on mnie zabija w sercach, to on przygotował i przygotowuje bardzo smutne czasy dla Kościoła i dla świata. Przekląłem inne sprawy, lecz żadnej nie potępiłem tak jak racjonalizmu. To ziarno, z którego wyszło tak wiele różnych trujących doktryn. To on, podstępny, otwarł drzwi nieprzyjacielowi. W rzeczywistości otwarł drzwi szatanowi, który, odkąd racjonalizm króluje, nigdy nie panował w takim stopniu. Powiedziano, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, nie znajdzie wiary w sercach. Racjonalizm bowiem dokonał swego dzieła. Ale, ja dokonam mojego. Błogosławieni ci, którzy, jak zamknęli drzwi przed grzechem i namiętnościami, tak potrafią też zamknąć drzwi tajemnej świątyni na negującą naukę i aż do końca żyją sami z jednym, który jest wszystkim. Zaprawdę powiadam ci, że przytulę do serca nieszczęśnika, który popełnił ludzką zbrodnię i nawrócił się z niej, oby tylko zawsze uznawał, że ja wszystko mogę. Będę jednak miał oblicze sprawiedliwości wobec tego, kto, bazując na doktrynie ludzkiej nauki, zaprzeczy przejawom nadprzyrodzoności, które ukazuje z woli Ojca. Głuchy od urodzenia nie słyszy, prawda? Ten, kto ma bębenki uszkodzone w wyniku jakiegoś nieszczęścia, też nie może słyszeć. Tylko ja mógłbym przywrócić mu słuch, dotknięciem moich rąk. Jakże jednak mogę dać słuch głuchemu duchowi, skoro ten duch nie pozwala, abym ja go dotknął? Jeśli chodzi o pytania ojca, Miglior Inni, dotyczące ostatniego przeciwnika, pozostawmy grozę w mroku tajemnicy. Nie musicie wiedzieć o niektórych sprawach. To niepotrzebne. Bądźcie dobrzy i to wystarczy. Ofiarujcie waszą dobroć z wyprzedzeniem, aby skrócić trwanie straszliwego panowania nad pokoleniem Adama. Co do czasów. 1000, 2000, 3000. To jedynie formy, aby dać jakiś punkt odniesienia waszemu ograniczonemu rozumowaniu. Będzie tak okrutne to bestialskie panowanie syna nieprzyjaciela, syna nie z woli ciała, lecz z woli duszy, która osiągnęła szczyt i głębię utożsamienia się z szatanem, że każda minuta stanie się dniem, a każdy dzień rokiem, a każdy rok wiekiem dla tych, którzy będą żyli w tej godzinie. Dla Boga jednak każdy wiek jest ułamkiem sekundy, gdyż wieczność to przebywanie w takim czasie, którego trwanie nie ma granic. Groza będzie tak wielka, że dla przeżywających ją synów ludzkich mrok najciemniejszej nocy będzie, w porównaniu z nią, jak światło południa. Jego imię mogłoby być zaprzeczenie. Zaprzeczy on bowiem Bogu, odrzuci życie, zaneguje wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Sądzicie, że to już jest? O! Biedni ludzie! To, co przeżywacie teraz, jest tylko odległym odgłosem grzmotu. W tym czasie będzie to jasność błyskawicy nad waszymi głowami. Bądźcie dobrzy. Moje miłosierdzie jest nad wami,